Słysząc hasło Wietnam, chyba wszyscy widzą oczami wyobraźni śmigłowiec Huey, szybujący majestatycznie nad dżunglą w akompaniamencie piosenki Fortunate Son. Wojna w Wietnamie stała się elementem popkultury i mam wrażenie, że właśnie tak postrzega ją większość społeczeństwa. Nie bardzo wiadomo, o co tam chodziło, kto z kim walczył i dlaczego, ale wszyscy mają podobny obraz tego konfliktu, ukształtowany przez hollywoodzkie superprodukcje pokroju Rambo czy Zaginionego w akcji. Przerysowany, nieco infantylny motyw wojny w Wietnamie pojawia się nawet w komedii Jaja w Tropikach czy najnowszym King Kongu. Jest też kilka poważniejszych obrazów, takich jak Pluton, Łowca Jeleni czy Byliśmy Żołnierzami. Nie da się ukryć, że jeśli chodzi o filmy, wojna w Wietnamie jest tematem popularnym. Jeśli jednak przyjrzymy się branży gier wideo, to w przeciwieństwie do II wojny światowej, wojna w Wietnamie nie przyjęła się tak dobrze. Oczywiście bez problemu znajdziemy tytuły poruszające ten temat, jednak po pierwsze, nie jest to wcale lista specjalnie długa, a po drugie, próżno wśród nich szukać prawdziwych, światowych hitów, z bardzo nielicznymi wyjątkami. Na potrzeby dzisiejszego materiału postarałem się wybrać 10 najlepszych gier wideo osadzonych w realiach wojny w Wietnamie. Kolejność chronologiczna. Zaczynamy od Lost Patrol z 1990 roku. Gry, biorąc pod uwagę wojenną tematykę, reprezentującej dość zaskakujący gatunek. Lost Patrol jest bowiem RPG-iem z elementami survivalu i gry akcji. Gracz wciela się w postać sierżanta Charlie'ego Weavera, dowódcy załogi helikoptera, który rozbił się gdzieś na terenie opanowanym przez wrogo nastawiony Vietcong. Celem jest bezpieczny powrót do amerykańskiej bazy. Gracz musi dbać o morale swoich podwładnych, ich samopoczucie, musi zarządzać dostępnymi zasobami amunicji, żywności itd. Nie brakuje też prostych sekwencji celowniczkowych, jednak nie jest to tytuł przeznaczony dla miłośników wartkiej akcji. Na uwagę zasługuje także nieco oldschoolowa, ale naprawdę klimatyczna ścieżka dźwiękowa. Vietcong. Pierwszoosobowy taktyczny shooter, w którym gracz wciela się w dowódcę oddziału amerykańskich sił specjalnych i, jak nie trudno się domyślić, prowadzi działania skierowane przeciwko armii wietnamskiej. Tytuł ma bardzo liniową konstrukcję, a zadania, które stawia przed graczem, są typowe dla tego typu gier. To, czym Vietcong wyróżnia się na tle konkurencji, to realizm. Oczywiście w granicach rozsądku. Nie jest to symulator pokroju army, jednak tempo rozgrywki jest stosunkowo nieśpieszne i nie trudno tu zginąć. Towarzyszący graczowi żołnierze pełnią różne role i posiadają indywidualne zdolności. Można im także wydawać proste polecenia. Czas na jeden z najgłośniejszych i najbardziej popularnych tytułów w niniejszym zestawieniu. Battlefield Vietnam, druga część flagowej serii od Electronic Arts. Nie ma chyba większego sensu tłumaczenie, czym jest Battlefield Vietnam, ponieważ każdy zna tę serię, a jej założenia specjalnie się od 2002 roku, czyli od czasów premiery pierwszej części, nie zmieniły. Ogromne mapy, 64 graczy na serwerze, kilka klas, wyraźny podział zadań i pojazdy. Zarówno te lądowe, jak i wodne oraz latające. A do tego niepowtarzalny klimat współtworzony przez kapitalną muzykę z epoki. Czego chcieć więcej? Konflikt Vietnam. Trzecia część serii, przy której przed laty spędziłem naprawdę wiele godzin. Konflikt jest taktycznym shooterem, w którym akcję obserwujemy zza pleców bohatera. Czy może raczej bohaterów, ponieważ gracz kontroluje czteroosobowy oddział i może się swobodnie przełączać między wszystkimi żołnierzami. Każdy z nich pełni w zespole inną rolę. Mamy więc medyka, snajpera, specjalistę od likwidacji pojazdów i typowego szturmowca. Kiedy przejmujemy kontrolę nad jednym z żołnierzy, reszcie możemy wydawać proste rozkazy, chociaż oddział oczywiście potrafi sam o siebie zadbać. Man of Valor – Vietnam, czyli kolejny pierwszoosobowy shooter na naszej liście. Warto tu odnotować, że stworzyło go studio 2015, które wcześniej wydało na świat legendarny już dzisiaj Medal of Honor Allied Assault. Man of Valor nie jest tytułem tak udanym i przełomowym jak Medal, ale jeśli chodzi o FPS-y osadzone w realiach wojny w Wietnamie, jednym z lepszych. Niszczymy wskazane cele, eliminujemy przeciwników, czasami prowadzimy ostrzał z helikoptera, typowa, liniowa, zręcznościowa strzelanka, jak ich wiele. Jeszcze jeden taktyczny, trzecioosobowy shooter. W Elite Warrior Vietnam wcielamy się w dowódcę doborowego oddziału komandosów i musimy wykonać 8 dość rozbudowanych, ale bardzo typowych misji. To, czym tytuł się wyróżnia, to możliwość samodzielnego wyboru członków drużyny, ich wyposażenia czy wskazania miejsca zrzutu. W Elite Warrior istnieje więc nieco bardziej niż zwykle rozbudowany system planowania.
Call of Duty Black Ops nie jest co prawda tytułem osadzonym w całości w Wietnamie z lat 1962-1975, ale porusza ten temat i całkiem nieźle oddaje klimat tej wojny. Oczywiście w wydaniu hollywoodzkim. Jest rock'n'roll, jest sporo strzelania w okopach, są słynne wietnamskie tunele, a nawet wyjątkowa dla serii sekwencja, w której sterujemy śmigłowcem. Na uwagę zasługuje też scena, w której wietnamscy żołnierze zmuszają protagonistę oraz jego towarzysza do gry w rosyjską ruletkę. Jest to oczywiste nawiązanie do kapitalnego filmu Łowca Jeleni z Robertem De Niro w roli głównej. Pomysłowe puszczenie oka do miłośników dobrego, wojennego kina. Battlefield Vietnam z 2004 roku nie był jedynym romansem serii z tematyką wojny w Wietnamie. Deweloperzy powrócili do zagadnienia 6 lat później, wypuszczając bardzo udany dodatek do Bad Company 2. Wietnam, bo taki podtytuł otrzymało rozszerzenie, przeniósł akcję wieloosobowych starć na Półwysep Indochiński i zrobił to bardzo umiejętnie. Wprowadził nowe mapy, uzbrojenie, pojazdy oraz oczywiście nieodłączną rock'n'rollową ścieżkę dźwiękową. Ostrzał wrogich pozycji z pokładu helikoptera w akompaniamencie Paint in Black to naprawdę niezapomniane przeżycie. Mimo że Bad Company 2 Vietnam jest tylko dodatkiem, jest jednocześnie jedną z moich ulubionych odsłon tej serii. Czas na zmianę gatunku. Air Conflict Vietnam jest symulatorem latania i pozwala zasiąść za sterami samolotów i śmigłowców z czasów wojny wietnamskiej, a więc m.in. legendarnego Hueya, Kobry czy Fantoma. Nazwałem Air Conflict Vietnam symulatorem latania, jednak jest to określenie zdecydowanie na wyrost. Gra jest stosunkowo prosta, łatwo nauczyć się kontrolować wszystkie maszyny i z naprawdę wymagającymi tytułami pokroju Take on Helicopters czy Flight Simulator ma niewiele wspólnego. Rising Storm 2 Vietnam jest w zasadzie kontynuacją dodatku do popularnego sieciowego shootera Red Orchestra 2 Bohaterowie Stalingradu. Rozszerzenie Rising Storm przyniosło akcję z frontu wschodniego na Pacyfik, natomiast akcja Rising Storm 2 Vietnam, jak sama nazwa wskazuje, przeniesie nas na Półwysep Indochiński z lat 60. i 70. XX wieku. Użyłem słowa przeniesie, ponieważ tytuł nie miał jeszcze swojej premiery. Ta jest zaplanowana na rok 2017. Twórcy przygotowują zarówno kampanię fabularną, jak i tryb kooperacji, jednak daniem głównym bez wątpienia będzie tryb wieloosobowy. W założeniach bardzo podobny do tego, co znamy z drugiej Red Orkiestry. Miłośnicy szybkiej, dynamicznej młódzki w stylu Call of Duty nie mają tu więc czego szukać. Będzie dość realistycznie. Rising Storm 2 na chwilę obecną prezentuje się naprawdę interesująco i wydaje mi się, że warto mieć ten tytuł na oku. Na koniec chciałem jeszcze wspomnieć krótko, bardziej w formie ciekawostki, o pewnym humorystycznym hack'n'slashu z elementami fantasy. Co taka gra może mieć wspólnego z wojną w Wietnamie? Otóż sporo. W 2011 roku na rynek trafiła Magicka Vietnam, dodatek do bardzo ciepło przyjętej, niezależnej produkcji studia Arrowhead. Jeśli chodzi o mechanikę rozgrywki, to dodatek nie wprowadził zbyt wielu nowości, jednak sam pomysł jest tak abstrakcyjny, że warto to zobaczyć na własne oczy. To by było na tyle. Większość wymienionych przed chwilą gier nie jest warta tego, by do nich wrócić. Nie ma się co czarować. W znacznej części są to tytuły przeciętne, które do tego mocno się zestarzały. Moim zdaniem jest to bezsprzeczny dowód na to, że temat wojny w Wietnamie nie został jeszcze w grach wideo należycie wykorzystany. Ja z wielką przyjemnością zagrałbym w porządnego, wojennego shootera w takich właśnie realiach. Przecież to kapitalny materiał na grę. Może kiedyś się doczekam. Tyle z mojej strony, dzięki za uwagę i do usłyszenia.